Dobra, halo, halo, młodzieży. A, wy nie odpowiecie, bo przecież jesteście w tym. Ale napiszą. Napiszą. Witamy, witamy. Hello. Dzisiaj zaczniemy, że tak powiem, w dwie osoby. W sumie pytaniem to w trzy, do publiczności. Bo oni muszą się przywitać z Kamilem Ślimakiem. Także Kamil Ślimak pozdrawia. Idzie spać. Ale on od razu jest osobą? No, to jest ewenement. Słuchajcie, witamy Was w imieniu swoim i Ani tutaj na dzisiaj Bielowieczorku. Ania ma do Was pytania z grubej rury, ponieważ chcemy wprowadzić jeszcze dodatkowe takie spotkania dla Was właśnie, żeby troszeczkę pomóc Wam przed maturą. Ania miałaby czas w piątki o 19, nie o 21, o 19, wchodziłaby sobie na YouTube'a i mogła Wam omawiać pewne zagadnienia. Tak. Także tak się zastanawialiśmy, że my byśmy tu dalej, ja bym z Wami robił we wtorki fizjologię, plus jakieś tam pewnie aspekty genetyki wejdziemy, a Ania mogłaby już z Wami robić ekologię od takich też praktycznych aspektów, tak, przy tych takich tam obliczania przepływów jakichś tam energii, tak, tych interakcji, jak tam je analizować, te mutualizmy i tak dalej. Ewolucja. No. Z antropogenezą, mimo tego, że w wymaganiach egzaminacyjnych ich nie ma, znaczy jej nie ma, bo to antropogeneza, ta antropogeneza. I jeszcze, co chcieliśmy zaproponować? Krótkie po prostu informacje w punktach o poszczególnych taksonach zwierząt, gąbki, tak, parzydełkowce, robaki, takie. Takie byśmy zrobili nagrania właśnie filmów, żeby to się nagrało też potem ewentualnie dla Was na zasadzie, wiecie, typy takie, gąbki i po kolei układy. Znaczy tak, wszystkie typy bezkręgowców i układy. I wszystkie gromady typy byśmy w identyczny sposób opracowali, tak, układ, tak, nie wiem, pokarmowy, wydalniczy, tak, oddechowy, krwionośny, najwyżej brak, protonefrydialny taki, następny, żeby to było spójne, identycznie, tak jakby porównawczo wszystkie typy, to Ania by takie coś też pewnie przygotowała później. I jeszcze jedna propozycja, no trochę skupić się na tych czasownikach operacyjnych, co? No też będziemy mogli tak jakby później, już przed maturą, jak już zobaczymy, jak tam nam będzie szło, to jeszcze zrobimy Wam takie powtórki właśnie, na co zwrócić uwagę, jak pisać, uzasadnij, wyjaśnij, jak to sobie wykaż, analizować, to są wykaż. Najtrudniejsze. Tak, także tutaj myślę, że tylko, że czy no, jest odpowiedź publiczności? Piątki 19, git majonez, pisze Natalia. Git majonez, też uważam, że majonez jest the best. Wiecie co, uważam, kochani, że ta kolejność jest sensowna, ekologia, ewolucja, bo to też pewnie w szkołach zaraz będziecie robić, nie wiem, czy już z genetyki tam wybrnęliście, czy jeszcze, ale ta zoologia, to umówmy się, że nawet jak ktoś tam ją słabo zna, czy tam wiesz, to pójdzie jakieś tam, znaczy, tuczunki, tam nóżki. Zawsze jest mało, tak? A jak jest to raczej taka fizjologiczna? Tak. Jak to działa, jeżeli układ chodzi o budowę, to zwykle tam, wiecie, budowa morfologiczna owadów, czy płoszczyca jest pajęczakiem, czy owadem, odpowiedź uzasadnij, tak? A tam widać, ile ma nóżek, nie wiem. No górę, ostatnio było takie zadanie, co to wszystkich zabiło, bo był taki zwierzak, co wyglądał jak pierścienica, a nie był pierścienicą. A, ten, jakoś tam on się dziwnie nazywa. Amfizbena. Amfizbena, tak, ale tam było pisane jakieś cechy jego. Tak, no tak. Oczywiście po takich cechach ogólnych trzeba też umieć przyporządkować te zwierzyny. No, do, ale wiecie, tam, no na przykład okazuje się, że bardzo proste zadania z zoologii, no, nastręczają strasznie dużo problemów. Nie wiem, czy kojarzycie takie zadanie. Przepraszam, już się śmieję. Z wiewiórką było. Było zdjęcie wiewiórki. To była pierwsza kolorowa matura. Tak. Mówię, ciekawe, co dadzą w kolorze. Dali no wiewiórkę. I słuchajcie, zdjęcie wiewiórki i trzeba było na podstawie cech widocznych na zdjęciu uzasadnić, że wiewiórka jest ssakiem. I pomysły zdających, słuchajcie, po prostu przyprawiały mnie przy sprawdzeniu matur o ból brzucha, bo cechą charakterystyczną, proszę Państwa, są cztery pary kończyn. Wiewiórka ma łapki. Albo jest brązowa, bo był kolor, jest brązowa, dlatego z ssakiem, słuchajcie. I wiecie, takie morfologiczne cechy, które pozwalają, no bo samograjem jest tak, że nie wiem, owady mają trzy pary odnóża, a pajęczaki cztery, a nagle okazało się, że problemem jest wskazanie cech morfologicznych, które powodują, że patrzymy na zwierzę i jest ono ssakiem, tak? No. No, ma łapki, tak.
większość też tych zadań zoologii opiera się na jakieś tam tkanki albo właśnie funkcjonowanie, funkcjonowanie narządów, więc wiecie, no porównanie typu wentylacji płaza i ssaka, no czy to jest z zoologii, czy z fizjologii, no trzeba wiedzieć, jak ta żabka tam nadmuchuje te płucka, albo tam, nie wiem, co tam było z tymi tchawkami i tchawicą, tak. Jakieś tam chrząstki, achityna, coś, no wiecie, ale to jest, czy to jest z tkanek, czy to jest z narządów, z układów, czy z zoologii? To jest, no, jak każde zadanie w zasadzie na obecnej maturze, to może być połączenie wszystkiego, no bo w biologii my się przyzwyczajamy, tak, że wszystko to są szufladki. Tu jest zoologia, tu jest fizjologia, tu jest coś innego. Nie dała pani takie zadanie, no, a to było z innego działu, to już było w poprzedniej klasówce. Ale tak naprawdę, co prawda ja dostałam później do tego oświecenia, bo dopiero wtedy, kiedy zaczęłam pracować. Biologia to jest jedna wielka całość, tak? No niestety. Tam się wszystko ze sobą wiąże, w związku z tym no trudno nam jest powiedzieć, czy to jest z zoologii, czy z fizjologii zwierząt. Musicie po prostu odpowiedzieć na czacie, tak, co wam by najbardziej pasowało. Nie wiem, czy czasowo zdążymy ze wszystkim, bo ja sobie wyobrażam co najmniej dwa spotkania na ekologię, co najmniej dwa spotkania na ewolucjonizm. No. Tak? Co się śmiejesz? Coś tam nie, bo ja tę ewolucję w godzinę omawiam, ale Anka, jak wpadnie w ewolucję, o czym ty tam? Bo to jest najciekawsze w biologii. Gadać i gadać, tam konkret, tu selekcja. Tam to jest najciekawsze, ślimaczki, słuchajcie. Tu rozdeptane tam. Myśl ewolucyjna, to jest, słuchajcie, myśl rewolucyjna w biologii jako tak. Zaczęło się. Dobrze, słuchajcie. Ja już skończę. Ale tak czy siak, podsumowując, no to będą ze cztery spotkania ekologiczno-ewolucyjne w takim razie, a potem no spróbujemy pociągnąć te zoologiczne. Plus oczywiście ja będę we wtorki też o czymś gadał, Ania o czymś gadała, no jakoś tam, jak będzie potrzeba, to napiszecie. A my możemy gadać. Tak, długo i namiętnie. Tak. No dobra, to dajcie znać na czacie albo na tej, na grupie, na Messengerze, tak? No na Bionowieczorkach tam, no, ale myślę, że to... Michał to wszystko zbierze, mi przekaże, także jeżeli by te piątki o 19 to wam pasowało, welcome, służył przejmie. Może już byśmy zaczęli od tego piątku? Pomyślimy. Na pewno Iza tam ogłosi jakiegoś posta, strzeli. Od tego piątku? Zobaczymy, czy Ani się uda przekonać. Jak nie, to od przyszłego na pewno. Ale misiu kwadratowy, ja muszę materiały przygotować. Dobra radę. Widziałaś, jak ja przygotowuję materiały. Zdjęcie. Ale wiecie co, Michał mnie ciągle nawala robotą. I ileś tam tygodni temu mam listę do zrobienia to. Teraz dzisiaj na przykład jeden punkt listy się zmienił, już muszę co innego zrobić, a dzisiaj się dowiaduję, że jeszcze coś nowego mam zrobić. Ja lubię wymyślać. A ja muszę robić. Dobrze. Dobrze, słońce, to ja cię czule żegnam. Baju, baj. Wam też. A my, słuchajcie, zaczynamy, troszeczkę sobie poopowiadamy. Mam nadzieję, że będzie dużo pytań, bo na tym to ma polegać, że zadajcie pytania odnośnie właśnie układu pokarmowego. Plus zobaczymy, czy z wydalniczym ruszymy, czy nie. Systematyka, a czy byłby czas na analizę statystyczną? W ogóle to niebawem wam ogłosimy coś takiego, bo za nią szykujemy taki mega zajebiaszczy kurs, znaczy warsztaty 6 spotkań, które będą oparte na długich tekstach i ich analizie, na właśnie powtórzeniu całych zadań doświadczalnych z metodologii, z obliczeniami, czyli te wszystkie właśnie użycie kalkulatora też na maturze, plus właśnie ze statystyką, a potem na koniec dostaniecie w ogóle taką mini maturkę, 10 powiedzmy stronek, i będziecie pisać odpowiedzi, wyjaśnił zas, aha, Jania jeszcze powiedziała, że zrobi wam czasowniki operacyjne i wtedy wyślecie nam z powrotem PDF-y w kursie, zdragujecie je i wyślecie, a my, uwaga, siądziemy wtedy we dwójkę z wami na tym warsztacie i te wasze odpowiedzi pogrupujemy i będziemy je wspólnie oceniać. Będziecie czytać swoje odpowiedzi i my będziemy was pytać, czy dalibyście za to punkt, czy nie i dlaczego, i będziemy analizować wasze własne odpowiedzi, czy taka odpowiedź to jest najlepsza metoda nauki,
jak pisać, jakie elementy zawrzeć, szczególnie jak osoby, które umieją to sprawdzać, pokażą wam, dlaczego tak, a dlaczego nie tak. Także właśnie przygotowujemy takie warsztaciki, więc to będzie mocne uderzenie takich umiejętności do matury, a nie samej wiedzy tak jakby. Ale tak czy siak, jak dołączyć do grupy biolowieczorkowej, weźcie tam, pomóżcie Wiktorii, słuchajcie, nie mam pojęcia, jak do tego dołączyć, gdzieś jest jakiś link czy coś, nie wiem, kto tam, jakiś kumaty jest, Selenka, dobra. Jelita, trawienie, wchłanianie, a na maturze z układu pokarmowego de facto nie ma się czego za bardzo bać, bo tam jest zawsze uderzenie we wchłanianie albo w trawienie. Wchłanianie to nic innego jak powierzchnia wchłaniania, czyli samo jelito cienkie, zwróćcie uwagę, że ono ma dwie warstwy mięśni, jak cały przewód pokarmowy, poza żołądkiem, on ma trzy warstwy mięśni, i one mają mięśnie okrężne oraz mięśnie podłużne, które działają tak, żeby wymusić perystaltykę, przepychanie pokarmu. I oczywiście cała ściana jelita ma fałdy, zobaczcie, jakie to jest wszystko pofałdowane. I teraz na tych fałdach, o tu, nie wiem, czy to dobrze widać, te pypcie takie, to są kosmki jelitowe. I te kosmki jelitowe, o tu jest taki jeden kosmek, to się chyba tak odmienia, one zwiększają powierzchnię wchłaniania, mają naczynia w środku, prawda, krwionośne, limfatyczne, komórki, które mają mikrokosmki, nie mylcie kosmków z mikrokosmkami, o tu mamy fałdy, błony, to są mikrokosmki i w zasadzie mamy zamknięty temat wchłaniania powierzchni, jeżeli są jakieś choroby, które niszczą te kosmki, jakaś celiakia czy jakieś inne, no to mamy zawsze, ale to zawsze musicie się odnieść do powierzchni wchłaniania, do powierzchni, nie że gorzej. Częstym błędem jest na przykład, czy to jak piszecie o włośnikach i wchłanianiu, czy tutaj, piszecie coś takiego, na przykład, nie wiem, roślina utraciła włośniki, co zmniejsza dostęp do wody. I teraz wyobraźcie to sobie, ten korzeń jest w glebie. Czy on ma gorszy dostęp do wody? Nie, jest tyle samo wody, co było. Dostęp do wody byłby ograniczony, jakbyście wysuszyli tę glebę, jakbyście, nie wiem, wyrywali tego chwasta i trzymali w powietrzu. Nie ma dostępu. Dostęp to nie jest to samo, co powierzchnia, bo dostęp jest taki sam, ale poprzez zwiększoną powierzchnię mamy lepsze, efektywniejsze wchłanianie. Mikrokosmki są wytworem błony śluzowej. Mikrokosmki to są, słuchajcie, fałdy błony komórkowej. Błona śluzowa, tak zwana śluzówka, to jest cały nabłonek. Więc ja bym tutaj Hedi powiedział, że okej, błony śluzowej, ale lepiej. Mikrokosmki są wytworem komórek, nabłonka, czyli tej tworzącej tę warstwę śluzówki, ale konkretnie wykazał, że to są fałdy błony komórkowej. Dlaczego komórki nie ulegają żołądka samostrawieniu? Nie wiem, czy ścisłe przyleganie komórek zuzia jest tu jakimś tam efektem, ale na pewno one nie ulegają samostrawieniu, ponieważ enzymy są wytwarzane jako nieaktywne enzymy, tak zwane zymogeny, czyli prekursory enzymów, które uaktywniają się dopiero w świetle żołądka, w środku żołądka, a tam jak się uaktywnią, to już nie mają kontaktu ze ścianą żołądka, bo masz warstwę izolującego śluzu. Nie widzę tutaj za bardzo, Zuzia, tak jakby możesz napisać, jak ty to myślisz, widzisz, ścisłe przyleganie komórek. Co to ma? To bardziej do tego, że te płyny nie uciekają z tego żołądka, ale dobra, Michał pisze, można napisać, że śluzówka jelita jest silnie pofałdowana, śluzówka jelita cienkiego tworzą kosmki posiadające mikrokosmki, inaczej, śluzówkę jelita cienkiego nie tyle tworzą, tylko śluzówka tworzy kosmki,
O, tak bym powiedział, że to błona ta śluzowa, ona jest pofałdowana, tworząc kostki, a nie że kostki ją tworzą. Bo kostki w środku zawierają naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, więc one już nie tworzą śluzówki, tak jakby. Tutaj trochę, Michał, wiesz o co chodzi. Tu bym troszeczkę w tę stronę uderzył. Dobrze, dobrze, dobrze. Także to jest jedna akcja z wchłanianiem i powierzchnią. Także błagam Was, potem nie przejdzie wytłumaczenie albo płacz na weryfikacji, bo przecież skąd miałam wiedzieć, że trzeba powierzchnię napisać? Bo trzeba, bo zawsze chodzi o powierzchnię, przez którą jest efektywniejsze w krótszym czasie albo w tym samym czasie, ale większa powierzchnia pozwoli więcej wchłonąć. Kosmki i mikrokosmki to jest zwiększenie powierzchni wchłaniania. Ta sama funkcja. Dobra. Ołki dołki. A zwróćcie uwagę, że tu pomiędzy kosmkami, o tu na dole, o tu, nie wiem czy to widać, jakiś taki dziwny kolor na biało, o tu są takie zagłębienia, one się nazywają krypty jelitowe, szczególnie one tam chyba Liberkuna są w dwunastnicy, a Brunera dalej, nie, one mają jakieś tam swoje dziwne nazwy, nigdy tego nie pamiętałem. Generalnie te zagłębienia właśnie tu, szczególnie one mają zdolność wytwarzania właśnie śluzu, różnych płynów, soku jelitowego, czyli właśnie z pomiędzy tych kosmków jelitowych wypływają te różnego rodzaju soki, płyny, śluzy, takie zagłębienia jako takie krypty jelitowe. Dobra. Tutaj widzicie zdjęcie z mikroskopu, tak, preparat można powiedzieć, mikroskopowy i ładnie tutaj widać te kosmki, może na czarno, o, kosmki jelitowe. Villi, po angielsku villus to jest kosmek, villi, villi to jest liczba mnoga. Następnie bardzo ładnie widać tutaj warstwę podśluzówki, która właśnie to wszystko z kosmków wchłania się tu i tu są naczynia. No i potem mamy dwie warstwy mięśni, mięśnie okrężne i mięśnie podłużne, a na zewnątrz widzimy łącznotkankową warstwę, bo tu bym powiedział, że mięśnie są o tu, odtąd dotąd, łącznotkankowa warstwa z tkanki włóknistej, czyli tak zwane te otrzewne różnego rodzaju, które właśnie zabezpieczają takie jelito przed uszkodzeniami mechanicznymi, a tu jest to tak jakby w troszeczkę w powiększeniu, czyli widzicie śluzówkę, podśluzówkę, widzicie warstwę mięśni i na zewnątrz seroza, to jest właśnie ta warstwa z tkanki włóknistej w powiększeniu. Tak mniej więcej to wygląda. Także te cztery warstwy w każdej książce macie opisane. Dalej, co chciałem, nie mam pojęcia, co to jest burczenie, jakieś przelewanie pustego żołądka płynów, więc to raczej chyba to, nie mam pojęcia, z czego wynikają takie dźwięki, Natalia. Na pewno musicie znać mechanizm transportu aktywnego glukozy i aminokwasów i zawsze mówicie, uwaga, jedziemy od tego białka. To białko idzie na pierwszy ogień. Jest to pompa sodowo-potasowa. A nie mam pojęcia, gdzie mięśniówka jest najgrubsza. Podejrzewam, że w żołądku, tam jest najwięcej warstw, ale w jelicie, nie wiem, czy na całym jelicie jest jednak, no podejrzewam, że raczej tam nie ma większych zmagań. A, także tutaj w ten sposób bym odpowiedział. Ok, dalej. Mamy pompę sodowo-potasową, której zadanie, potas, zobaczcie, jałowo krąży, wpompowujecie potas, ale on może wypływać, możecie go wpompowywać, on sobie krąży, on nie jest potrzebny tutaj. Natomiast na pewno mamy do czynienia tutaj z usuwaniem sodu. Usuwanie sodu powoduje, że mamy niskie stężenie sodu, mało sodu w komórce, dlatego może on zgodnie z gradientem być pobierany przez symporter glukozowo-sodowy, natomiast przy okazji wbrew gradientowi pobierana jest glukoza. Dlatego mówimy o aktywnym transporcie glukozy z jelit do komórek, ale bez tego białka, bez tej pompy nie wymusilibyśmy tego zasysania. Dalej. Aleksandra, rozumiem, że dziś to sprawdziłaś, te informacje o burczeniu, tak? Czekajcie, wyświetlimy to sobie, coś ty tutaj napisała, to przesuwanie się treści pokarmowej, gdy kończy się pokarm,
Ma to dać efekt wymieszania, by do końca wykorzystać składniki odżywcze. No okej. Na pewno z jakimiś ruchami jest to związane, ale o żyle wrotne jeszcze powiemy, Zuzia, także chwilę cierpliwości. Natalia, to nie jest, to jest do matury. Czy ty chcesz zdać maturę, czy teraz wiedzieć, dlaczego ci brzuch burczy? Kto cię o to spyta? Się coś miesza, przesuwa, przelewa woda, miesza i to wydaje jakieś dźwięki. Natomiast nie mam pojęcia, tak jakby nawet jako muzyk, bo zajmowałem się muzyką profesjonalnie, skąd takie dźwięki akurat się dokładnie tam wydzielają. Także wiecie, no. Zerowa wiedza maturalna. Pamiętajcie, że co do jeszcze żołądka, mamy tak zwane komórki okładzinowe, które właśnie wydzielają H+. Mówimy, że to jest sok, ten tak zwany kwas żołądkowy HCl, chociaż de facto przecież HCl nie występuje jako HCl, tylko jako jony. Więc co tutaj jest? Słuchajcie, te komórki okładzinowe, one wydzielają kwas solny i one będą właśnie odpowiadały za zakwaszanie żołądka. Pewnie tam na lekcjach dowiedzieliście się, że tam to pH żołądka to jest około tam między 1 a 2, tak fizjologicznie. Natomiast kiedy te pompy protonowe, bo de facto to nie jest kwas solny, chociaż oczywiście zaliczę jak na przecie kwas solny, bo przecież kwas solny nie istnieje w roztworze jako taki HCl, tam nie ma wiązania kowalencyjnego. To protony, to są pompy protonowe, które zakwaszają i mamy taką właśnie grupę leków, które są inhibitorami tych proton pump inhibitors właśnie na nadkwasotę, żeby zmniejszyć aktywność wydzielania tego kwasu przy zbyt intensywnym działaniu i ten właśnie niskie pH, to co na maturę trzeba wiedzieć, że denaturuje białka, szczególnie jakieś kapsydy wirusów, białka bakterii, czyli taka jałowienie pokarmu, ale także aktywuje ten pepsynogen do pepsyny jako co? No tego enzymu, który trawi tutaj wszystko. Oczywiście tutaj jest jeszcze więcej różnych rzeczy, jak gastryna, komórki G wydzielające właśnie gastrynę, ale to już myślę, że nie na dziś. Popatrzę, co tu piszecie. Wchłanianie tłuszczy, będą te micele wszystkie, Michał, omówione dzisiaj. Oddechowy, wszystkie układy chcę przeleczyć, także to będzie. Czy czaty są codziennie raz w tygodniu, plus Ania, jak zacznie w piątek, to będą dwa razy w tygodniu. Czy transporter z glukon można nazwać transporterem glut? Nie, bo transporter, a nie, przepraszam, czy można nazwać glutem? Nie, on się nazywa, on ma literkę S, moja kochana, jako symporter, dlatego on nie będzie zwany glutem, tylko tak zwanym S-glutem albo slutem, czyli generalnie z literką S jako symporter. Więc profesjonalnie Agnieszka, on będzie miał nieco inną nazwę od symportera glukozowo-sodowego, a gluty zostawmy jako po prostu zwykłe dla glukozy. Ale oczywiście Agnieszka, że to będzie podpisane na schemacie, także z głowy nie będziecie tego mówić. Michał pyta, dlaczego kwas solny w żołądku nie denaturuje pepsyny? Bo pepsyna jest bardzo stabilnym białkiem i nie wszystkie białka denaturują w danych te pH. Także tak samo jak na przykład, nie wiem, jecie sobie danonki i mówicie, że przeciwciała, no przecież przeciwciała są białkami, mogłyby zdenaturować, przeciwciała to białka, przecież muszą być strawione, żeby być wchłonięte, to jak te przeciwciała do nas się dostają? Okazuje się, że przeciwciała są endocytozowane, czyli pobierane w pęcherzykach i nie ulegają strawieniu, także Michał, to nie jest łopatologia, białko denaturuje, nie każde białko denaturuje, zależy od pH. Tak samo jak różne białka denaturują pod wpływem różnej temperatury, tak jak polimerazy termostabilne są przecież, które używacie w biotechnologii. No przecież 100 stopni prawie jest, powinno zdenaturować. Nie denaturuje. To wszystko zależy od rodzaju wiązań, od tak jakby zwartości tego białka, od polarności grup tego białka, bo pH zaburza wiązania jonowe, także tutaj w zależności od tego, jakich aminokwasów jest budowane, to jest ciężki temat. Nie wiem, Michu, YouTube, jaka tablica przydaje się w rozwiązywaniu arkusza? Co oznacza twoje słowo tablica?
No, jeśli chodzi o karty wzorów, które macie, nie wiem, czy gdzieś tutaj mi się szwenda jakaś karta wzorów, czy mi wszystkie zabrali. To jest do IB, to nie to. Nie, chyba mi zabrali już, także nie mam tutaj jakiegoś na podorędziu takiej tej. Ale tam, do czego się to przydaje, oczywiście tabela kodu, jak piszecie, genetyczna, plus wzory aminokwasów. Wzory aminokwasów, bo może być, czy jest siarkowy, czy nie, czy jest polarny, czy niepolarny. Mogą o to zapytać, czy ma pierścień, czy jest duży, czy małą grupę R. To wtedy można skorzystać i sobie zobaczyć, jak to wygląda. A dobrze. Jejku, Julka, pytania o biologię. Będą, weź sobie dzwoneczek na YouTubie, będziesz powiadamiana. Są we wtorki o 21, pewnie w piątki o 19. Czy komórki okładzinowe można również nazwać gruczołami wykładzinowymi? Komórki okładzinowe, parietal cells. Dobra. Tak, dno żołądka jest generalnie gdzieś tutaj, chyba, jeśli się nie mylę, o tu jest dno żołądka, natomiast trzon jest na dole, jakoś tak na odwrót. Dobra, podczas jedzenia warzyw, no jak wbudowane w genom? DNA są trawione przez nukleazy, nie przechodzą. DNA jest za duże, także nie byłyby w stanie wchłonąć. A jak się nie strawi heavy, to po prostu nie powiem, którędy usuniesz to DNA kapusty czy sałaty. Puryny, pirymidyny, selenka, tak, przydają się wzory, aczkolwiek te nowe karty wzorów, te fioletowe, już do matury 23, nie mają powiedziane, co jest puryną, co pirymidyną. Kiedyś to było, teraz nie, czyli trzeba wiedzieć, które są purynami, pirymidynami z głowy. Przeciwciała nie powinny zostać strawione doustnie, powinny zostać wchłonięte. Nie wiem, czy wszystkie klasy przeciwciał są wchłaniane, ale generalnie przeciwciała dostają się przez egzocytozę, są wchłaniane do krwi, a nie trawione. Czy należy rozpoznawać... nie, Zuzia! Zuzia, jakie bardzo często pojawiają się zdjęcia. Zdjęcia dość rzadko się pojawiają, takie narządów, tkanek się często pojawiają, ale nie będziesz miała wysp rozpoznawania komórek. No, wyspy to skupiska, tam około chyba 1 miliona komórek, tam są różne komórki alfa, beta, chyba tam są delta jeszcze na somatostatyny albo coś, ale nie, to takich rzeczy nie będzie na maturze. Nietolerancja laktozy, generalnie jak jej nie trawisz, to potem ta laktoza, i tu trzeba bardzo ostrożnie napisać o tej laktozie, że ona nie jest trawiona w jelicie cienkim, dlatego trafia dalej do grubego, gdzie macie bakterie, ona staje się pożywką dla bakterii i to te bakterie, korzystając z niej, powodują różnego rodzaju wydzielanie kwasów, metanu, nie wiem czego tam, pewnie protonów dużo, gazów, dlatego są wzdęcia różnego rodzaju, podrażnienia jelita, no i takie objawy nazywamy tak jakby nietolerancją tej laktozy jako pożywki w jelicie grubym dla bakterii, ale to też każdy z nas jakoś tam dość indywidualnie pewnie przechodzi. Puryna ma 6,6, tak samo jak srebro AG. Ej, Michał, co to znaczy puryna ma 6,6? Kuźwa, nie wiem, coś ty wymyślił. Samo jak srebro, 6,6? A 6 liter? Ja pierdziu. Nie wiem, ja po prostu wiem, jak mówi Adelina, to wiem, tak? Ale jak macie z tym problem, to ja w liceum się uczyłem, że krótsza nazwa to większa zasada, a dłuższa nazwa to mniejsza zasada, czyli zasada odwrotności. Bo sobie stosowałem takie zasady, gdzie są zasady, że jest tak jak potrzeba, małe, duże, albo gdzie jest na odwrót coś. Tak samo jak lityczny i lizogeniczny mi się zawsze myliły, bo dla mnie lizogeniczny, geneza lizy, a się okazuje, że to lityczny prowadzi do lizy, więc to tam też stosowałem zasady odwrotności. Więc ahoj Kuba. Oj, nietolerancja fruktozy to jest masakra, także tutaj to już przemiany fruktozy i tego, to na studia pozostawiam. Wchłaniania, bo galaktoza wchłania się generalnie przez ten sam transporter, co glukoza pobierana, jest traktowana w zasadzie jak nie wiem, synonim tego,
A fruktoza ma swoje osobne transportery, które jak nie funkcjonują, to tej fruktozy nie wchłania się dużo i też mogą wywoływać objawy niestrawienia, trafiania, bo cukry proste wtedy się nie wchłaniają, fruktoza, glukoza się wchłania, fruktoza nie, ona trafia do jelita grubego i podobne objawy jak dla laktozy, ale to już jakiś... O matko, nie wyjdziemy, tyle macie pytań, jak nigdy. Funkcje błonnika. Błonnik utrzymuje wodę i sprawia, że kupa nie jest jak kamień i nie rozrywa wam odbytu. Plus może być łatwo przesuwana kupa. Plus błonnik powoduje, że masa tego całego niestrawionego pokarmu nie jest jak ciepła plastelina i nie okleja wam jelit, bo wówczas stworzyłaby totalnie taką osłonkę, jakbyście plasteliną wysmarowali ścianę i pokarm nie trafiałby, w ogóle nie miał styku z komórkami. A tak ten błonnik ściera tymi włóknami celulozy ten kupę, tworzy taką bardziej zwartą strukturę, sprzyja obniżeniu szansy nowotworzenia jelit, utrzymuje trochę wody, no, najróżniejsze korzyści z tego błonnika, oczywiście sytość, oczywiście spowalnia wchłanianie cukrów, bo te cukry grzęzną w tej treści pokarmowej, te cukry proste, więc ten wyrzut glukozy do krwi po wchłonięciu nie jest tak duży, tylko spowolniony, więc też tak jakby zapobiega skokom insuliny mocnym. Same korzyści błonnik. Dobra, widzę, że podkreśliliście lityczny. Czy żółć jest wydzielana do dwunastnicy? Tak. K, czy bardziej jak w tym, faceci w czerni, K. Czy żółć jest wydzielana do dwunastnicy? To jeszcze dziś pokażemy. Widzisz, Dominika, zostałaś po prostu, myślałaś, że jesteś taka wyjątkowa i tylko ty masz ten sposób, a to zgasili cię jak świeczkę, jak zapałkę. Nie no, śmieję się. Każda technika, która pozwala w stresie łatwo odnaleźć się w wiedzy i nie pomylić, to jest na plus. Gabriel, nie wiem, jak mikrobiom jelitowy rozwój odporności nerwowego, to już medyczne aspekty, na takich rzeczach ja się nie znam. Tak, przedmaturalna panika będzie coraz gorzej, Natalia, więc wiesz, nie dojdę dalej z tematem, bo zawalacie czat. Dobra, nie czytam na razie dalej, bo takich informacji szczegółowych, które mówicie o jakichś tych, to jest po prostu 1 500 100 900 i można z tego zrobić cały przedmiot na studiach na cały rok, a my musimy zdać maturę i po to tu jesteśmy, aby zdać maturę. Dodatkowo, tak jak powiedziałaś, Natalia, sraczka przedmaturalna się zaczyna, więc każdy zacznie wypluwać teraz z siebie milion informacji i bać się, że to jest potrzebne, to nie jest potrzebne. Olejcie takie szczegóły. Dokładnie. O tłuszczach jeszcze, o żółci jeszcze będzie. Poemat o kupie, Majla, ten mróz. Możesz coś spłodzić, że tak powiem, kupowego. Może się lepiej coś zapamięta, chyba że już masz taki ten. Dobra, lecimy teraz z wątrobą. Wątroba, pamiętajcie, poza licznymi funkcjami metabolicznymi, przemian niesamowitych, deaminacją aminokwasów, produkcją mocznika, przemianami cukru w tłuszcze i w ogóle najróżniejszymi przemianami aminokwasów i tak dalej, wątroba pełni również funkcję wydzielania kwasów żółciowych i tworzenia żółci. W skład żółci oczywiście wchodzi woda, ale bardzo ważną funkcję tworzą tu kwasy żółciowe, pełnią tu kwasy żółciowe, które są pochodnymi cholesterolu, odpowiednio przemienionymi i z dołączonymi aminokwasami. Stosuje się tam glicynę, którą dokładnie znacie, bo to jest najprostszy aminokwas, albo taurynę, też może wam się o uszy obiła taki aminokwas, tauryna, nieraz w tych energetykach tego trochę jest. I właśnie takie pochodne, holowe kwasy różnego rodzaju, cholesterolowe, gliko czy tam litocholowe będą używane jako kwasy żółciowe i one, ta cała żółć, zobaczcie, z pęcherzyka żółciowego, który magazynuje i zagęszcza, jest uwalniana razem właśnie z sokiem trzustkowym, który jest produkowany przez trzustkę, czyli tak zwana zewnątrz wydzielnicza funkcja trzustki i te dwie substancje w tym miejscu przewodem wspólnym uchodzą do dwunastnicy i mamy już odpowiedź na jedno z powyższych pytań, a mianowicie, czy żółć uchodzi do dwunastnicy?
tak, jako miks soku żółciowego i samej żółci. Żółć, pamiętajcie, nie zawiera enzymów trawiennych, to trzustka jest najpotężniejszym organem produkującym najwięcej, w zasadzie najważniejszych enzymów. Tam jest główna lipaza trzustkowa, która trawi zasadniczo tłuszcze, bo te lipazy językowa, lipaza żołądkowa, one są tak jakby u noworodków bardziej działają, u nas już nie działają, bo pH w żołądku mamy o wiele niższe niż noworodki, bo te lipazy żołądkowa i językowa działają w pH od 4 do 6, a lipaza trzustkowa w pH 7-8, plus nie ma tej emulgacji w żołądku i głównie te żołądkowe lipazy trawią krótkołańcuchowe tłuszcze, czyli takie z mleka, z jakimiś kwasami powiedzmy od 6 do tam 12 węgli, a nie te klasyczne kwasy palmitynowe, starynowe, te trójglicerydy. Także tutaj w zasadzie sensowne trawienie to jest lipazy trzustkowej tylko i wyłącznie w naszym ciele, już u dorosłych, i to wszystko się wlewa do dwunastnicy. Jakie są skutki wycięcia pęcherzyka? No ograniczenie oczywiście trawienia tłuszczów, bo nie ma emulgacji. To jest pierwsze, co masz napisać, Hedy, brak emulgacji, czyli tak jakby upośledzenie tej efektywności trawienia. Dodatkowo żółć tworzy takie właśnie micelle w jelicie, kropelki takie można powiedzieć, które pomagają przebić się takiej hydrofilowej barierze na enterocytach, czyli zbliżyć się tłuszczom do nabłonka, to tak jakbyście mieli skórę pokrytą wodą, no ta skóra, że tak powiem, tak samo woda na tych, w tych mikrokostkach, ona tam sobie osiada tak jakby bardziej, bo to są polarne główki trzymające wodę i te tłuszcze nie mogą tak jakby łatwo dojść do tego rąbka szczoteczkowego, czyli do tych właśnie mikrokostków. Dlatego ta żółć też pomaga przebić się przez tę barierę właśnie takimi amfipatycznymi kwasami żółciowymi o charakterze hydrofilowo-hydrofobowym, nie tylko emulgując tłuszcze, ale pomagając wchłanianiu tłuszczu. Dlatego nie mając żółci, oczywiście wątroba będzie tworzyła żółć, ale pamiętajcie, że woreczek żółciowy ją zagęszcza, czyli ta żółć będzie wtedy miała niewłaściwe stężenie i będzie nie we właściwych ilościach wydzielana, dlatego osłabi to działanie lipaz, osłabi to wchłanianie tłuszczów, więc to jest ten efekt, który ja bym tutaj podał. Co tu jeszcze piszecie? Przewodem żółciowym do dwunastnicy wpada żółć. No ten niebieski przewód, o tutaj, to jest tak zwany odcinek wspólny przewodu żółciowego i przewodu trzustkowego, tak zwany wspólny przewód, dlatego on wpada przewodem tak jakby wspólnym, a nie już samym żółciowym. To jest kwestia nazewnictwa. Możesz sobie, Michał, tam zgooglować właśnie, jak wygląda tam przewód wspólny żółciowy albo tam właśnie te takie drogi połączenia tutaj i popatrzeć, jak się dokładnie te, które rurki tutaj jak się nazywają. Na maturze, Natalia, dwunastnica jelito cienkie było do tej pory traktowane wymiennie, bo dwunastnica jest elementem jelita cienkiego, więc do tej pory jakbyś napisała, że żółć jest wydzielana do, czy uwalniana z woreczka żółciowego do jelita cienkiego, to było to zaliczane, ale do której części jelita cienkiego? Do dwunastnicy, bo potem mamy jelito czcze i jelito kręte. Tak, selenka dochodzi do brodawki dwunastniczej większej, ale to już nie popisujmy się, selenka, muszę cię gasić, bo niestety studenckie tutaj wymądrzanie się przeszkadza niestety maturzystom, wzbudza w nich strach, że nie wiedzą, co to jest brodawka dwunastnicza większa i gdzie ty się tego nauczyłaś i dlaczego oni tego nie wiedzą i nie zdadzą matury. I tylko potęguje cię stres, chyba że selenka to jest twoja technika, żeby wyeliminować konkurencję. No to, no ale to myślę, że nie na tym te spotkania polegają. No generalnie, skoro Gabriel, wyrostek robaczkowy, mówi się, że to jest narząd szczątkowy, a z definicji narząd szczątkowy nie ma funkcji, więc jakiekolwiek wymyślanie na siłę funkcji narządu szczątkowego trochę się tak jakby jest sprzeczne z definicją tego narządu. Ja bym powiedział, że oczywiście tam kiedyś, jak on był większy, ten wyrostek, tam się gromadziły bakterie, szczególnie u jakichś tam przeżuwaczy, czy może nie przeżuwaczy, roślinożerców, wspomaga to trawienie celulozy. No ale u nas ja bym się nie imał takiego wymyślania, bo skoro
tak jak powiedziałam, jest to narząd szczątkowy, to nie powinien już pełnić funkcji. Kuba, można. To oczywiście jak pytają o odcinek, to nie, ale mówię, to było synonimicznie traktowane do tej pory w kluczach. Tak, oczywiście Dominika, zgadzam się, dwunastnica będzie bardziej specyficzna, to będzie lepsze, to będzie pewniejsza odpowiedź, bo nigdy nie wiemy, na ile w kluczu będzie to traktowane, na ile, prawda, łagodnie pozwolą odpowiadać, bo dopiero się przy sprawdzaniu, prawda, przy otrzymaniu klucza dopiero się egzaminatorzy dowiadują, co sprawdzać na tak, a co nie na nie. Dobra. Dobra, co tu dalej? Miałam ostatnio sprawdzone dwa pytania, nadal nie wiem, jak odpowiedzieć. Dlaczego, co? Chrząstki tchawicy mają kształt pod... O Chryste, Panie, bo jak łykasz przełykiem pokarm Hania, to inaczej byś jak tyłkiem po spadającej drabinie byś zahaczała o chrząstki i ten pokarm po prostu by o chrząstki zahaczał. Dlatego, moi drodzy, to jest tak, że jak macie przełyk i tchawice, to ta tchawica ma chrząstki, ale niepełne tu naokoło, bo jak przełyk przełyka i się rozszerza, to że on może wejść trochę w tchawicę, a inaczej by uderzał o te chrząstki. Dlatego one są podkowiaste i nie są do końca zamknięte, bo te dwie rury przylegają anatomicznie do siebie. Ale po co to pytać? Jaki to ma w ogóle sens? Jest tyle fajnych pytań o działaniu układu pokarmowego, a jakieś tam chrząstki. Przyczynia się do powstawiania kamieni nerkowych. Nadmierne spożywanie witaminy C, kamieni nerkowych. Ktoś potrafi odpowiedzieć? Nie wiem, czy to chodzi o jakieś zakwaszanie. Nie, bo przecież nerki same regulują sobie pH. Co ma witamina E do kamieni? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Pierwsze słyszę. W ogóle witaminy C nie da się przedawkować, pamiętajcie, nie, bo nadmiar powinien być wysiusiany. Nie rozdzielamy tego Hedy, jakie jest w dwunastnicy w dalszych częściach. Generalnie jama gębowa powinno być w okolicach 7, żołądek w okolicach 1-2, jelito cienkie i dalej w okolicach między 7 a 8. pH w jelicie cienkim i dalszych częściach cholernie zależy od tego, jak działa mocno sekretyna, jak mocno sok trzustkowy, żółć oraz sok jelitowy wytwarzają wodorowęglany, na ile one potem w jelicie są resorbowane, na ile woda wraca, a wszystko się zagęszcza, to wszystko to jest zupa roztworów. Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Tak samo jak nie odpowiesz, jakie pH ma mocz. Zależy od diety. Różne. Generalnie między 7 a 8 lekko zasadowe mówi się w jelicie cienkim i tyle wystarczy. Dobra. Przyjmowanie więcej niż 2 gramów witaminy. Ale dlaczego kwas szczawiowy w moczu? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. To już są mechanizmy, słuchajcie, jakichś tam w ogóle medycznych tych. Co wy w ogóle wyciągacie? Jakieś takie rzeczy. Skąd wiesz, Natalia, że kupa jest kwaśna? Kurczę. Dobra, lecimy dalej. Dalej, co ja tu przygotowałem jeszcze? Jakieś takie randomowe zdjęcia znalazłem u mnie tam z programu IB sobie z różnych lekcji. Mamy wątrobę. Pamiętajcie, że mamy tętnicę wątrobową, która jest bardzo bogata w tlen, ale ta żyła wrotna też jest bogata w tlen. Nawet było takie zadanie, pewnie pamiętacie, które z tych dwóch naczyń, tętnica czy żyła wrotna, daje więcej tlenu w wątrobie. A
Mocznik. Znaczy, pamiętaj, Michał, ja bym tutaj, wiesz, nie doszukiwał się tak prostych zależności, bo nerki są potężnym też, one potrafią tworzyć bufory amonowe, fosforanowe, więc tutaj utrzymanie tego stałego pH krwi jest priorytetem, więc jeśli macie jakieś ciała ketonowe albo mało cukru i te ciała ketonowe, które są ketokwasami de facto, acetoocetan i hydroksymaślan, wątroba będzie, czy w ogóle organizm będzie utrzymywał pH krwi, więc wtedy tak jakby pH moczu nie jest dla pH moczu, tylko dlatego, żeby utrzymać pH krwi, więc to jest tak jakby pochodna, czy masz zasadowicę, czy kwasicę metaboliczną, czy oddechową, cholera wie, jak to wygląda. Natomiast wy już chcecie leczyć ludzi i być po całej fizjologii człowieka na medycynie, żeby rozkminiać case'y, a co jeśli pacjent ma takie pH, a tyle potasu, a tyle sodu. To jest niematuralne. Ludzie, skupmy się na tym, co czeka was na maturze. Odpowiedzi widzę, żyła wrotna. A o dziwo, bo tą tętnicą wpada o wiele mniej krwi, tam między 20-25% krwi, natomiast większość krwi trafia żyłą wrotną do wątroby, dlatego pomimo, że jest mniejsze natlenienie tej krwi, to ilościowo więcej daje ta żyła. Także oczywiście, Agnieszka, obydwa natleniają wątrobę, ale silniej natlenia tętnica, przepraszam, wróć, silniej natlenia żyła wątrobowa. No dobra. Także tak wygląda ten cały układ wrotny między układem pokarmowym a wątrobą. Tak wygląda zrazik wątrobowy. Generalnie cała wątroba ma układ takich sześciokątnych jakby zrazików. I każdy taki zrazik, o tu jest też sześciokąt narysowany, tak jakby moje zdolności, raz, dwa, trzy, cztery, jakoś tak. On w środku, widzicie, ma właśnie tę żyłę centralną, którą krew wypływa i to jest ta krew, która otędy wypłynie. Tak jak trochę taki kabina prysznicowa. Całość tu wpływa żyłą wrotną krew i przepływa i tu spływa. Nie wiem, czy widać ten kolor. Na czarno zrobię. O, tędy wpływa krew żyłą wrotną i ona spływa tak jakby do takiej kanalizacji na środku. Oczywiście krew też spływa tętnicą i też spływa do żyły, czyli dlatego te dwa narządy, te dwa naczynia, o to i to, spływają do tego, właśnie tu do środka. Natomiast w drugą stronę te komórki produkują do specjalnych kanalików żółć i ona wypływa o tu wierzchołkami tymi. O, to się nazywa triada, czyli właśnie żyła wrotna, tętnica i ten kanalik właśnie żółciowy i tędy ta żółć spływa już do woreczka żółciowego. I właśnie jest taka pewna obszarowość, w zależności jak się podzielimy, na takie obszary bliżej tych właśnie przestrzeni, gdzie wpływa krew, a gdzie wypływa, gdzie przeważa produkcja glikogenu, detoksykacja, gdzie tam, no różne, w tych obszarach różne reakcje zachodzą. Także tak to mniej więcej wygląda. A dziadu pozdrawiamy przed sesją. Chyba sesja już się zaczęła, przynajmniej u nas. Paulina, nie wiem, czy jest szansa teraz, bo to będzie zależało od tego, czy będę uczestniczył w tworzeniu pewnego podręcznika do biochemii, a chcą, żebym był redaktorem naczelnym, więc wtedy ja na pewno nie będę dawał jakichś tutaj dodatkowych rzeczy, bo po prostu nie będę w stanie, bo to mnie zawali. A czemu żyła wątrobowa? Więcej krwi opływa. Kurczę, Michał, było takie zadanie na maturze, z taką tabelką i tam trzeba było wymnożyć właśnie ilość natlenienia versus ile krwi. Tak jest, że po prostu to jest tak, że jakbyś u mnie zarabiał, powiedzmy, Michał, wyobraź sobie, że albo masz do wyboru jedną wypłatę 1000 zł miesięcznie, albo dziennie 100. Powiesz, dlaczego dziennie 100, to ja więcej zarobię, przecież tak dostaję 1000, ale dostajesz raz ten 1000, a dziennie jakbyś dostawał 100, to zarobisz 3000. Tak samo z tą krwią. Jeżeli pomimo, że mniej wpływa tego tlenu nasyceniowo, ale więcej tej krwi płynie, to i tak więcej tlenu cząsteczek dopłynie. No to trzeba sobie w mózgu to ustrukturyzować jakoś.
cały metabolizm wątroby, detoksykacja, o której zaraz też powiemy. No, wątroby to można dużo i namiętnie. Lecimy dalej. Tu ktoś pytał, właśnie, wątroba, to są przemiany tłuszczów, cholesterolu i wysyłanie trójglicerydów. Ktoś tu pytał o te pęcherzyki różnego rodzaju. Słuchajcie, więc de facto, żeby tak podsumować, już nie ględzić o tych tak zwanych lipoproteinach związanych z układem pokarmowym, podzielmy sobie te lipoproteiny na dwie frakcje. Jedne są związane z tłuszczykiem, czyli to, co macie w tkance tłuszczowej, trójglicerydy. I teraz tak, wątroba tworzy trójglicerydy, to się ładnie nazywa na całym świecie TAG, triacyloglicerole, to są te glicerol i trzy kwasy tłuszczowe i wątroba tworząca tłuszcz po prostu wyśle go w pęcherzykach zwanych VLDL i one płyną sobie do tkanek, do mięśniowej, do tłuszczowej szczególnie. Także to jest wysyłka tłuszczu z wątroby, żeby upchać go, umówmy się, w waszym sadełku. A z jelit, i to macie w programie licealnym, tłuszcze, które zeżrecie, one się resyntetyzują właśnie w komórkach nabłonka jelita i one trafiają nie VLDL-ami, tylko chylomikronami. Czyli de facto to i to jest prawie to samo, tylko VLDL tworzy wątroba, a chylomikrony to są te wchłonięte z jelit. I to też trafia tam do mięśni, do tkanki tłuszczowej. Czyli te dwa pęcherzyki służą do transportu trójglicerydów. Tak to należy sobie tak jakby doogarnąć. Natomiast po prawej stronie będziemy mieli do czynienia z cholesterolem. Cholesterol jako ten steroid tak zwany, który doskonale znacie na maturze, zmniejsza płynność błony i tak dalej, albo jest wysyłany z wątroby jako LDL, czyli ta lipoproteina low density lipoprotein, lipoproteina o małej gęstości i wtedy płynie do komórek, odkłada cholesterol w komórkach. Natomiast taki harwestujący z całego ciała high density, czyli lipoproteina o dużej gęstości, to będzie HDL, on właśnie będzie transferował do wątroby do zniszczenia, bądź właśnie z tego cholesterolu, nie trzeba go zniszczenia, przemienienia, no źle mówię, no, cholesterol nie niszczymy de facto, zrzucamy go jako żółć, czyli właśnie ten cholesterol, czy to wytworzony, bo wątroba umie tworzyć cholesterol, czy po prostu nadmiar cholesterolu, on zebrany z ciała będzie zrzucany jako sole żółciowe do żółci, a z jelita można z powrotem wchłonąć te sole żółciowe do wątroby, czyli jeśli tutaj trafimy do jelit, to z jelit możemy to z powrotem wchłonąć do wątroby i mamy tak zwane krążenie jelitowo-wątrobowe właśnie związane z solami żółciowymi pochodnymi cholesterolu. Także tak to mniej więcej wygląda. Tak. A magazynowanie glikogenu, czyli tak jakby, dobrze piszesz Michał, mamy tutaj i do detoksykacji też troszeczkę powiemy, także najpierw mam nadzieję, że tak króciutko, proszę się tu nie wdawać w szczegóły, ale dlatego się mówi, że LDL i HDL dotyczą cholesterolu, przy czym fajnie się to nazywa, że ten LDL to ten jest ten zły cholesterol, no bo upycha do tkanek, a HDL to ten dobry, bo zbiera, aczkolwiek pamiętajcie, że to chodzi o stosunek LDL-u do HDL-u, on musi być właściwy, bo musimy mieć wagoniki w dwie strony. To tyle o tych pęcherzykach, o lipoproteinach. O, tutaj jest pokazane właśnie, że zobaczcie, cholesterol, on, wątroba tworzy sole żółciowe, o tutaj, bile salts, i one są tak jakby zrzucane, oczywiście w pęcherzyku, tak, są zagęszczane, one są wraz z żółcią zrzucane do duodenum, czyli to jest dwunastnica, i następnie trafiają sobie dalej do jelita grubego, te sole żółciowe oczywiście cały czas emulgując tłuszcze, wspomagając tutaj trawienie i wchłanianie tłuszczów, natomiast albo 5% jest wywalanych w waszej kupce, stąd część tych kwasów żółciowych, tych soli kwasów jest zrzucona z odchodami, ale zdecydowana większość z powrotem jest reabsorbowana
i trafia żyłą wrotną do wątroby. I to jest to słynne krążenie tych soli żółciowych właśnie między wątrobą a jelitem. Oczywiście część z nich tracimy w odchodach, ale możemy zawsze sobie doprodukować z cholesterolu. Tak właśnie wygląda ta emulgacja, ta żółć, jak to działa. To jest dość ciekawe rzeczywiście, ale wy macie tylko wiedzieć, że wątroba powoduje tak jakby emulgację tych tłuszczów. A tutaj to, co właśnie Kuba pisze, Agnieszka, nie mam pojęcia, skąd są te schematy. Część jest z tak zwane, może napiszę, Bio Ninja. To jest tak jakby, nie wiem, czy jest taka, ale na pewno Bio Ninja. IB zrobiło właśnie takie bardzo fajne Bio Ninja, cały program IB i tam są właśnie sporo tych schematów. One są bardzo proste i bardzo ciekawe. Natomiast część jest niestety no, kradziona tak jakby z netu na potrzeby po prostu tylko pokazania. Także mówię, no, nie daję tego jako materiały drukowane, tylko w ramach po prostu edukacyjnych to wykorzystuję. Natomiast jak widzę fajny schemat, to ja wiem, czy on jest fajny, czy jest do luftu, więc staram się takie no, lepsiejsze, fajniejsze pokazać, co coś w ogóle znaczą schematy. I generalnie widzę oczyma duszy takie zadanie naturalne, że mamy jakąś toksynę. Toksyny bądź substancje, które wam szkodzą, są generalnie, moi kochani, dość hydrofobowe, bo to są zazwyczaj związki duże, węglowodorowe, to są związki pierścieniowe, to są związki z jakimiś łańcuchami, organiczne, a wiecie, że węgiel i wodór odpowiadają za niepolarność, natomiast tlen, siarka w odpowiednim układzie, oczywiście azot, to są grupy, atomy, które nadają polarny charakter danej fragmentowi cząsteczki, tak upraszczając to, nie wnikając w cały układ, prawda, wiązań i tak dalej, tych elektroujemności. Tak czy siak, żrecie jakieś, nie wiem, rośliny, żujecie jakieś soki, prawda, z tych wszystkich tkanek, to są pewne metabolity roślinne najczęściej, te wszystkie dragi, toksyny, część oczywiście jest zwierzęca, i one są najczęściej nierozpuszczalne w wodzie, bo są duże, organiczne, dlatego wątroba jak na nie natrafia, wszystko z jelit, co zeżrecie, trafia do wątroby, to jest priorytetowym zadaniem, to co Kuba tu napisał, że funkcją wątroby jest też detoksykacja. Ona ma takie dwie fazy jakby detoksykacji, to jest mega ciekawe, a mianowicie pierwsza faza oparta na takich słynnych cytochromach P450, to jest faza, która ma oczywiście dwie fazy będą służyły zwiększeniu rozpuszczalności, ale pierwsza faza jest bardziej oparta na reakcjach takich przemian grup. O, mam grupę alkoholową, to może ją utlenię do aldehydowej. O, mam grupę jakąś tam, to spróbuję ją zredukować do jakiejś, czyli gmeranie. I to jest w ogóle fascynujące. Fascynujące, bo wchodzę na etap biochemii. Przecież ewolucja nie wymyśliła enzymów w wątrobie na taki lek czy na taką substancję, bo człowiek w 97 to wymyśli taką substancję, którą trzeba będzie poddać detoksykacji. Po prostu my uderzamy, mamy narzędzia enzymów i próbujemy, a może ten enzym dotknie tej grupy i coś zrobi, o, nie dotknął, a może ten tej, o, zmienił, więc my tak jakby na łapu capu staramy się nagmerać w tych grupach, żeby tak zmienić ten związek, aby zwiększyć jego reaktywność bądź rozpuszczalność. A druga faza polega na sprzęganiu, czyli znowu kolejna grupa enzymów, a może dołączę grupę, jak wy to tam nazywacie, sulfonową, a może jakąś tam spróbuję jakiś cukier dokleić, jakiś kwas glukonowy, albo coś, może nagmeram, dokleję, pozmieniam, na pałę, na rympał staram się to robić, ale jak uda mi się zwiększyć rozpuszczalność, to już jest sukces detoksykacyjny. Czasami się zdarza, że podczas tych przemian detoksykacyjnych wątroba stworzy związek na przykład kancerogenny. Chce zneutralizować toksynę, a zrobi jej substancję potencjalnie rakotwórczą, którą dalej spróbuje przemienić, ale może się okazać, że przez to
na przykład może się pojawić jakiś nowotwór wątroby, komórek czy czegoś tam. You never know, po prostu co się stanie. Generalnie idea maturalna, jak tylko uda ci się zwiększyć rozpuszczalność takiej toksyny, takiego związku, to jesteś w domu, bo zwiększasz możliwość filtracji i transportu tej toksyny, że ona nie odłoży ci się w tkankach lipofilowych, które, no bo we krwi nie chce płynąć, bo jest niepolarne, a tak krew to łatwo przetransportuje, jest duża szansa, że może uda się to przefiltrować w nerkach i to zrzucić z moczem, albo cokolwiek z tym zrobić. Oczywiście nie wszystkie toksyny się uda zmetabolizować, ale to jest fajna taka właśnie idea, jak to działa. Więc całość ma zwiększyć rozpuszczalność, albo widzicie okrężnica, jelito grube i odchody, albo przez nerki i z moczem. Usuń, bo zło. Tak to mniej więcej działa. O, masz. Nie trawienia Hania wbrew grawitacji, tylko przełykania, bo przełyk nie trawi, więc nie pisz tu o trawieniu, bo będzie błąd rzeczowy. Oczywiście można na głowie stojąc przełknąć pokarm do żołądka. Tak, perystaltyka przełyku. I Michał, tam jest cały system peroksysomalny też, tam jest cały system cytochromów, mikrosomalne systemy, tam jest naprawdę mnóstwo enzymatycznych układów, także to na pewno. Czy pęcherzyki w komórkach można uznać za organelle? Vincent pozdrawia. O, masz. Nie mam pojęcia, jaka jest definicja organellum. Ania już poszła, a możecie ją w piątek kiedy spytać, czy pęcherzy... No lizosom to chyba organellum komórkowe, nie? Bo pełni jakąś funkcję, bo to chyba organellum ma pełnić konkretną funkcję. Ale pęcherzyk transportujący, czy to jest funkcja? No transportuje. Kiedyś się to nazywało, słuchajcie, GERL, tak zwany system Golgi ER lizosomy, czyli pęcherzyki. No i to był system transportu oparty jako organella, więc pęcherzyki... Nie wiem, dla mnie to jest tylko definicja. Nigdy się nie zastanawiam nad takimi pierdołami, czy to jest organellum, czy nie. Rozkład metanolu. Michał, nie tyle chyba rozkład metanolu, co deteksykacja metanolu, bo alkohole są raczej do aldehydów utleniane, ewentualnie do kwasu i ulegają potem rozkładowi, a sam metanol na co byś rozłożył? Na CH3 i na OH? Raczej metanolu rozłożyć się nie da, a przemienić metanol. Tak bym tu powiedział. O, masz! Jezu, już harcze, po prostu gardło se zdarłem. Michał, dziś wydaje niczego nie zrobimy, przerzucimy na przyszły tydzień. Dlaczego poi się etanolem osoby, które struły się metanolem? Bo produkt przemiany metanolu to jest metanal, który jest mega toksyczny i powoduje śmierć, a pierwszym objawem jest ślepnięcie. Natomiast enzymem, który powoduje przemiany metanolu w metanal i etanolu w etanal, to jest ten sam enzym, dehydrogenaza alkoholowa, zresztą symbol ma 1111, czyli to jest pierwszy enzym w ogóle ze wszystkich enzymów, z klasy enzymów pierwszej i właśnie on odpowiada za utlenianie metanolu i etanolu. I to są dwa konkurujące substraty, więc jak się napijesz metanolu, to twój enzym będzie go neutralizował do silnej toksyny. Więc jak cię spoję etanolem, to okaże się, że te dwa alkohole będą konkurować, pomimo że etanol to też toksyna, ale etanal nie jest aż tak śmiertelny. Oczywiście wszystko jest śmiertelne, zależy od stężeń, ale wówczas osłabisz powstawanie metanalu względem etanalu, bo one konkurują i to nie jest na zasadzie jakiejś tam inhibicji, tam kompetycji, to są po prostu dwa tak jakby substraty. Wówczas etanol można traktować jako inhibitor kompetycyjny metanolu, chociaż to jest drugi substrat, i wtedy wolniej tworzysz toksynę i jest większa szansa, że nie wytworzysz jej takiego stężenia, żebyś umarł. Tak to mniej więcej trzeba rozumieć. Mam nadzieję, daj okejkę, jeśli zajarzyłeś, Michał, o co chodzi w tym wyjaśnieniu. Nie wiem, Selenka, bo ja cytologii, nie jestem cytologiem, jak jest z ilościami siateczek. Na pewno siateczki gładkie są przepotężne, ale co to znaczy? Siateczka jest rozległa i zajmuje na 90% komórki czy peroksysomów. Jak
jedną wielką połączoną siateczkę porównasz do peroksysomów. 1:1, mały pęcherzyk względem olbrzymia siateczka, czy po powierzchni błony tworzącej siateczki peroksysomy. Trudno mi jest sobie wyobrazić, Selenka, co to znaczy porównać, czego jest więcej objętościowo, powierzchniowo, ilościowo. Nie znam dokładnego mechanizmu powstawania celiaki. Na pewno upośledza ona ten wchłanianie poprzez zanik tych kosmów jelitowych, ale jaki jest dokładnie mechanizm wywoływania, nie mam pojęcia, to już jakieś fizjologiczne sprawy. Dwuwarstwą fosfolipidową. Tak myślisz, Michał, że to struktury dwuwarstwowe? No, a co jak masz micelle, które są jednowarstwowe, to już nie będą organella? A pęcherzyki dwuwarstwowe to są organella, a jednowarstwowe to nie są? Śmieszne. Czyli mitochondrium też chyba nie jest, bo ma dwie dwuwarstwy, a ty piszesz, że otoczone tylko dwuwarstwą. Czepiam się oczywiście. Czyli jąderko nie jest organellum, centriole nie są organellum, ciałko podstawowe nie jest organellum, bo nie mają błony, prawda? Rybosom też nie jest organellum, bo jest nieobłoniony. Dobrze myślę? Aga? Chyba się mówi, że rybosomy to organella. Dobra. Pokarm to mięśnie gładkie, jelita, kropka, perystaltyka. Boże, ile piszecie, no nie skończymy dzisiaj. Chyba zmniejsza wchłanianie wody, biegunka, super, dzięki, a czemu w wątrobie? Bo peroksysomy zawierają enzymy z klasy oksydoreduktas, Natalia, a właśnie reakcje detoksykacji polegają na utlenianiu i redukcji różnych grup, dlatego jest ich bardzo dużo, bo to jest przepotężne redoksy tam zachodzą. Nie jest organellum rybosom, a no widzisz, to struktura komórkowa. Okej. No to mamy odpowiedź. Musi mieć dwuwarstwę, żeby było organellum. Dobra. Kwas moczowy nie jest w ogóle toksyczny, bo nigdy nie osiągniesz stężenia kwasu moczowego, bo się wytrąci, skrystalizuje się, więc opadnie ci na dno, że tak powiem, szklanki, więc nie będziesz w stanie się zatruć tym kwasem moczowym. Gorzej jak się wytrąca, jak tam chyba ta oksydaza ksantynowa szlak ją trafia, to wtedy może się właśnie ten kwas moczowy wytrącać, krystalizować w tkankach chrzęstych jako tak zwana dna moczanowa, ale to już inna sprawa. No dobra, zacznijmy, co jeszcze tutaj mamy za schematy. Aha. Tu zrobiłem, że tak powiem, w naszych materiałach taki, upłodziłem taki schemat. Zerknijcie, bo cała regulacja działania układu pokarmowego polega na trzech takich ważnych hormonach: sekretynie, cholecystokininie i gastrynie. I tutaj sobie tak zerknijcie, a w międzyczasie będę mówił. Sekretyna jest wydzielana przez enterocyty jelita, głównie dwunastnicy, pod wpływem kwaśnej treści, która trafia z żołądka. Im więcej kwasu, tym mocniej sekretyna się wydziela. No i ta sekretyna działa na sok jelitowy, czyli samo jelito wydziela więcej soku, zwiększenie wydzielania żółci przez właśnie wątrobę oraz zasadowość przez trzustkę. Tak działa generalnie sekretyna. Cholecystokinina natomiast, kiedy pokarm się fizycznie pojawi w jelitach, szczególnie wysokotłuszczowy, to mocno cholecystokinina się wydziela też przez ścianę jelita i ona spowoduje uwalnianie żółci, czyli będzie działała na pęcherzyk żółciowy, czyli właśnie zalewanie żółcią, no bo tłuszcze, bo trawienie, ale także będzie sprzyjała zwiększeniu ilości enzymów, lipas, kolipas i tak dalej, czyli aktywności trawienia. Cholecystokininę kojarzyć należy z tłuszczami po prostu, żółć i tłuszcze. Natomiast sam żołądek wytwarza sobie oczywiście gastrynę, komórki G, które będą wydzielały i pobudzały wydzielanie dalej ogólnie soku i też zakwaszenia żołądka przez właśnie gastrynę, a sekretyna akurat hamuje aktywność tego żołądka. Tego proszę się nie uczyć na pamięć, to jest, to będzie na schematach w zadaniach gdzieś podane, żeby jakoś to przeanalizować, także raczej to tylko tak, te trzy, żebyście kojarzyli, sekretyna, cholecystokinina i gastryna.
A tutaj jakieś tam właśnie, o, wydzielnicze, na przykład taka komórka na maturze, to jest komórka trzustki, która o tu mniej więcej, czekajcie, o tu mniej więcej ona ma swoje granice, o, hop, hop, hop. I teraz tak, tu jest pewnie jakiś kanalik, lumen tutaj do kanalika, wszystko spływa i zobaczcie, widać jak gęsta jest tu siateczka, ile tu jest pęcherzyków, te czarne pęcherzyki to są pęcherzyki zawierające pewnie jakieś białka, bo białka barwią się na ciemno, przepraszam, i właśnie tu będą pewnie prekursory enzymów jako sok jelito, jako sok trzustkowy. Równie dobrze, jeśli to idzie gdzieś do krwi, to mogą to być oczywiście jakieś tam hormony, bo trzustka produkuje, jeśli to jest komórka beta oczywiście, bądź komórka alfa. Aczkolwiek tu widzimy wyraźnie napisane zymogen, czyli na pewno jest to prekursor enzymu, czyli to jest ta część zewnątrzwydzielnicza, a nie wewnątrzwydzielnicza, czyli to nie będzie insulina, glukagon, tylko to będą właśnie enzymy trawienne i te pęcherzyki świadczą o intensywnym tworzeniu białek, mnóstwo pewnie siateczki szorstkiej, mnóstwo mitochondriów, które muszą generować tutaj duże ilości ATP do syntezy białek, do syntezy enzymów, do wydzielania, bo egzocytoza, endocytoza zresztą też, to są procesy aktywne. I w ten sposób analizujemy taką komórkę. Na maturach zdarzają się takie pytania na zasadzie, dlaczego kora nadnerczy ma estry cholesterolu, no bo co, nadnercza produkują hormony steroidowe, a cholesterol jest prekursorem. Dlaczego dużo mitochondrów? No bo energia. Także to są tego typu zadania maturalne, a tutaj już taki właśnie pokazany kanalik w trzustce, który zbiera tym razem, o tutaj widzicie, tak on wygląda, to jest produkcja tego soku trzustkowego, który kanalikami widzę i na maturze od razu już wiem, że to jest gruczoł wydzielania zewnętrznego, bo ma kanalik, bo gruczoły wydzielania wewnątrz tego dokrewnego nie mają kanalików, tylko bezpośrednio do krwi, więc absolutnie po takim rysunku musicie umieć odpowiedzieć, że jest to, że to jest wydzielanie soku trzustkowego, a nie hormonów, pomimo że i to jest funkcja gruczołowa. I tutaj widać to, o dokładnie ten rysunek, tutaj widzimy tę przestrzeń taką i widzimy jakieś tam kanaliki, które gdzieś powiedzmy prowadzą, no, trzeba mieć wprawne oko histologiczne, które coś tu zobaczy. A tu już się zaczyna układ tak jakby wydalniczy, cykl mocznikowy. To zostawimy sobie na przyszły tydzień, bo no mówię, ten pokarmowy jest potężny. Pamiętajcie, że układ pokarmowy to też enzymy, które trzeba po prostu zakuć, jakieś tam lipazy, amylazy, no i mniej więcej wiedzieć, co trawią. Nie dajcie się zwieść, że amylaza nie trawi do glukozy, tylko do maltozy, dopiero maltaza dotrawia, Boże, zaraz się wywrócę, dopiero maltaza dotrawia do glukozy, prawda? Także te enzymy gdzieś tam z książki trzeba zakuć, co to jest lipaza, co trawi. Duży układ pokarmowy, na pewno książka obficie o nim mówi, natomiast, tak jak mówię, skupić się na wchłanianiu i skupić się na ewentualnie trawieniu co do czego, jakie substancje. Tyle miałem do powiedzenia. Jeszcze na chwilę tu zostanę, popatrzę w ten czat, coś może uda mi się. Te trzy są wydzielane endokrynnie, ale nie wiem, co to znaczy te trzy, Michał, bo ty wiesz, co masz w głowie i mówisz te trzy, natomiast ja nie wiem, co to znaczy te trzy. A jaka jest pan ulubiony hormon z tych trzech? Czekajcie, co wy tu piszecie? Z których trzech hormonów? Mieszasz, Hedi, jest endo i egzokrynne, to jest podział. Egzokrynne to są substancje typu soki, płyny, pot, sok jelitowy, sok żołądkowy, to są egzokrynnie, a endokrynnie to są dokrewnie, czyli hormony są endokrynne, to jest jeden podział, a parakrynne, holokrynne i merokrynne bodajże, to jest zależy, czy komórka wydziela pęcherzyki, czy pół komórki się rozpada, jakby wybuchła i się uwalniają płyny, czy cała komórka ulega zniszczeniu i wydziela płyny i jest odbudowywana. Czyli tak jakby te... tam są chyba substancje tego rodzaju...
A nie, czekajcie, bo ty pytasz o parakrynny, endokrynny, neurokrynny, to jest... Dobra, sorry, to już wiem, o czym mówisz. Słuchajcie, to jeszcze na koniec, bo wy nie macie w ogóle w programie tego, co tam komórka tam wydziela całościowo, czy niszczy się, ale uwaga, macie takie nazwy neurokrynowo, czy krynnie, macie endo, krynnie, czy krynowo, to będzie przy hormonach omawiane, ale już jak pytasz, to odpowiem. Jeszcze macie parakrynowo, parakrynnie i jeszcze jest sama na siebie. Nie pamiętam, jak to tam się nazywało. Neurokrynowo, endokrynowo, parakrynowo i jakoś tam jeszcze to na przykład limfocyty same wydzielają i same się pobudzają. Także jest coś takie. Neurokrynowo oznacza, że na przykład hormon powstaje w neuronie, tu powstaje hormon, on jest przenoszony aksonem i tu jest wydzielany, ma przystanek i tu jest zbierany przez naczynia krwionośne dalej. Czyli płynie neuronem i płynie krwią. Czyli neurokrynnie, oksytocyna na przykład, tak? Endokrynowo, kiedy od razu hormon jest wydzielany przez komórki gruczołu czy tkanki bezpośrednio do krwi, czyli cała jego droga jest krwią. Od momentu powstania trafia do krwi, do komórki docelowej. Krwią. Wtedy całość wewnątrz krwi płynie. A parakrynowo, parakrynnie, to wtedy, kiedy jedne komórki wydzielają hormon albo czynnik, substancję i ona działa na sąsiednie komórki, czyli ona tak jakby płynami tkankowymi jest przekazywana do sąsiednich komórek, a niekoniecznie płynie krwią. To jest tak zwane po sąsiedzku działanie, a nie na dalekie odległości. O to chodzi tutaj. Dobra. Co tu jeszcze dalej macie? Tak, dobrze, to mniej więcej tak, Agnieszka, trzeba tu tłumaczyć. A weźcie tam, jak jest czwarte, nowa era, tu podawała jeszcze to ostatnie, wypadło mi z głowy. Neurokrynowo, endokrynowo, parakrynowo i... Jezu, nie pamiętam już. Mat Lover, rąbek szczoteczkowy to jest nic innego jak mikrokosmiki, tak to się nazywa, tu nie ma nic więcej. Autokryno, właśnie, dobra, dzięki, kto to powiedział, właśnie, Selenka, autokrynowo. Autokrynowo to kiedy wydzielasz substancje, czynniki, które same ciebie tak jakby aktywują. Tak jak na przykład niektóre limfocyty mogą się same aktywować, pobudzać, to są właśnie te autokrynowe, ale to są jakieś abstrakcje. Ja na maturę tylko te dwa tak jakby cisnę i uczę, bo te pozostałe to w ogóle... A jak będą coś pisali o tym w tekście, to z tekstu będzie. Za dużo uczyć się, to też jest źle, bo wam się to pomiesza. Generalnie nie znam, Selenka, hormonów autokrynowych, bo to by było bez sensu sam jakby hormon, ale to są różnego rodzaju, na przykład cytokiny limfocytarne. One mogą działać autokrynowo, bo to nie musi dotyczyć hormonu, może dotyczyć jakiegoś czynnika aktywującego, modulującego. Jasne? Dobra. Kończymy na dzisiaj, bo już jest późno, a widzimy się ze mną za tydzień, a czy w ten piątek, czy dopiero w następny ruszycie z Anią, czuwajcie na grupie, na tym będziemy was, że tak powiem, postami informować, także kto jest pierwszy raz, to polubić stronę, wtedy będziecie na bieżąco. No i co? To w takim razie siusianie, pęcherz, cykl mocznikowy zostawiamy sobie na przyszły tydzień. Boże, już czuję jak skrzeczę, więc już nie wiem, czy jutro będę w stanie głos z siebie wydać, ale dzięki za dziś, bo było bardzo ciekawie, bardzo fajne pytania, także uważam, że no dość twórczo spędziliśmy ten czas, więc do zobaczenia za tydzień. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie, jak nie, to spadajcie spać i do zobaczenia next time.